Muzeum II Wojny Światowej ma opóźnienie. Więc pytanie, czy jest ono związane z takim kwadratem odległości, że im bardziej był Donald Tusk premierem, tym bardziej to muzeum było budowane, a im bardziej wyjechał, tym mniej jest budowane? Opóźnienie było spowodowane najbardziej prozaiczną rzeczą, jaką potrafi pan sobie wyobrazić. Tym, że na sąsiedniej działce budowano w tym czasie kolektor ścieków i po prostu te dwie budowle nie dały się obsługiwać technicznie w tym samym czasie. Musiały być rozsunięte na sąsiednie sezony budowlane. To jedyny powód. A Muzeum Historii Polski będzie miało opóźnienie? Odwołuję się do decyzji pani premier Kopacz, żeby ono powstało i żeby powstało na stulecie, czyli 2018 rok, i żeby powstało na terenach Cytadeli, która warszawskiej, która przeżywać będzie za chwilę wielki boom inwestycyjny. A damy pan pyta mnie jako ministra, czy jako wróżki? Tak czasem trudno te role odróżnić. Doświadczenie ostatnich lat uczy, że przy dużych inwestycjach może zdarzyć się wszystko, a to co najczęściej się zdarza, bo nam na przykład w sektorze kultury zdarzyło się to dwukrotnie, to kłopoty finansowe wykonawcy. To właśnie legło u podstaw spóźnienia budowy Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Przecież nie brak środków, bo ten był zagwarantowany, nie problemy techniczne, tylko właśnie to, że zbankrutował wykonawca. No to oczywiście takich rzeczy nie jestem w stanie przewidzieć. Ale wszystko wskazuje na to, że Muzeum Historii Polski do 11 listopada 2018 na Cytadeli jest do zbudowania. Jeżeli nie wydarzy się żadna klątwa nieprzewidywalna, to ono będzie.